Dzień dobry wszystkim Państwu. Zbieramy się dziś w Urzędzie Miejskim na konferencji prasowej poświęconej ochronie środowiska i jest z nami Sokólska Młodzież, Młodzież Wszechpolska. I oddaję teraz głos, proszę. Dziękuję. Więc witam Państwa bardzo serdecznie. Jako Młodzież Wszechpolska jest to w naszym względzie edycja akcji Kocham Polskę, która odbywa się od lat w całym kraju, w Sokółce też już od wielu lat. W tym roku hasłem przewodnim jest, jak widać, ekologia, ponieważ staje się to palący problem zarówno u nas w skali miasta, jak i w skali kraju, a nawet świata. Więc chcielibyśmy w tym roku zwrócić na to uwagę, na to byśmy szanowali naszą ojczyznę, nasze tereny, byśmy nie zostawili naszym potomkom jedynie wysuszonych lasów i jezior pełnych beczek z odpadami chemicznymi, ponieważ naród to, tak jak twierdzą nacjonaliści, jest to definicja jak najbardziej słuszna, ci, którzy byli, którzy są i którzy będą. Dlatego też chcemy przekazać 400 naszych plakatów z tegorocznej akcji do urzędu, do pan burmistrz, by mogły one zostać rozdysponowane na szerszą skalę wśród petentów. Bardzo dziękuję Młodzieży Wszechpolskiej, a przede wszystkim naszym młodym Sokółczanom za taką akcję. Jak najbardziej wpisuje się w akcję ogólnopolską Kocham Polskę, ale też przede wszystkim w akcję ochrony środowiska. Proszę Państwa, czasy, kiedy lekceważyliśmy ochronę środowiska i nasze środowisko naturalne, już dawno minęły. Czas już pomyśleć nie tylko o sobie, ale o swoich przyjaciołach, o zwierzętach, o swoich rodzinach, ale też o pokoleniach przyszłych. Jest taka zasada, że zaśmiecający płaci. Proszę Państwa, teraz, kiedy mamy problem ze składowaniem odpadów, czas zastanowić się nad tym, co kupujemy, w jaki sposób kupujemy, gdzie kupujemy i jak konsumujemy. Zwracam się do Państwa z gorącym apelem, żebyśmy pomyśleli nie tylko o sobie, ale o innych. Im więcej osób będzie dbało o ochronę środowiska, tym będzie lepiej się nam żyło. Bardzo dziękuję Wam za tę akcję. Rozdysponujemy plakaty i proszę i Was, ale też Szanownych Państwa o pracę na rzecz ochrony środowiska.